Raz. I pierwsza walka półfinałowa trzeciego Grand Prix w Ząbkowicach Śląskich. Rozpoczynamy oczywiście od najlżejszej kategorii wagowej, czyli do 49 kg. W narożniku czerwonym Arkadiusz Lubomski kontra Elbląg, a jego rywalem Wojciech Peryt, broń Radom. Pierwsza seria półfinałowa zaczyna się od godziny 11 i przewidziano w niej 15 pojedynków. Przypominam, czerwony narożnik Lubomski, niebieski narożnik Peryt. Faworytem wydaje się być Lubomski, który już udane starty w tegorocznym Grand Prix zaliczał. Dobry początek jednak Peryta, dobry atak. Poprawił Peryt ciosem na dół. Nie daje się na razie rozkręcić Lubomskiemu Peryt. Wczoraj zobaczyliśmy kilka naprawdę interesujących walk. Myślę, że najbardziej rozgrzały nas rywalizacje Michała Cieślaka z Włodzimierzem Letrem i Kamila Gardzielika z Arkadiuszem Szwedowiczem. Czy dzisiaj będziemy świadkami takich pojedynków, takich emocji? No wszyscy na to liczymy, jest już to półfinał. Mówi się często, że walki półfinałowe przewyższają nawet poziomem jutrzejsze wielkie finały. No zobaczymy, czy tak będzie, czy faktycznie będziemy świadkami wielkich pięściarskich emocji, tego byśmy sobie rzecz jasna życzyli. Myślę, że kilka pojedynków naprawdę wzbudzi nasze zainteresowanie. Zaczynamy od najlżejszej dywizji. Kategoria papierowa. Lubomski ma już na swoim koncie zwycięstwo w Grand Prix. Wygrał pierwszy turniej rozgrywany w Ostródzie. Tam w finale pokonał Daniela Tarkę. I znowu dobrze atakuje Wojciech Peryt. Nie może się na razie Lubomski wstrzelić. Lubomski boksuje z pozycji odwrotnej. Widzimy, trzyma tę prawą rękę, szuka możliwości, ale no nie trafia na razie lewym prostym. Teraz w przeciągu dosłownie kilku sekund trzy razy przestrzelił. Kategoria papierowa, można powiedzieć, że rządzi się swoimi prawami. Tutaj z reguły, no właściwie zawsze nie mamy wielkiej liczby zgłoszonych uczestników. Do turnieju w Ząbkowicach Śląskich zgłosiło się trzech pięściarzy. Peryt, Lubomski, no i Jagodziński. W naszym narożniku Arkadiusz Lubomski na naszych ekranach. Chciałem poinformować wszystkich obecnych, że za jego plecami widoczny m.in. Mustafa Kocinoglu, czyli członek Polskiego Związku Bokserskiego. Na razie ten pojedynek, mam wrażenie, nie układa się do końca, pomyśli Lubomskiego. Peryt trochę zaskoczył. Wojciech reprezentuje barwy broni Radom. Bardzo dobry szkoleniowiec tam pracuje, oddany temu sportowi. No i z Radomia pochodzi jedna z nadziei wagi ciężkiej, czyli Michał Cieślak, o którym już wspominałem wczoraj. Pokonał Włodzimierza Letra. Dzisiaj oczywiście zobaczymy go tak, że w przedostatnim pojedynku tej pierwszej serii rywalizował będzie z Sebastianem Rachutem i nie ma się co oszukiwać. Wielkim faworytem będzie Michał Cieślak. Od razu poszli na wymianę Peryt z Lubomskim. Ależ trafił mocno lewym sierpowym Peryt. Energetyczny początek, znakomity, długi, prawy, prosty Peryta. Znowu doszedł do celu.
Sędzia zwraca uwagę Perytowi, że uderzył poniżej pasa. Dobrze rozpoczął tę drugą rundę. Na razie zbyt statyczny jest Lubomski. Takie odnoszę wrażenie. No, brakuje trochę przyspieszenia. Brakuje kombinacji. Teraz uderzył dwa ciosy na korpus, ale natychmiast odpowiedział Peryt prawym na górę. Spróbował teraz lewy, prawy. Peryt raz jeszcze dołożył prawy. Nie do końca radzi sobie Lubomski z tymi atakami przeciwnika. Peryt nie dość, że jest skuteczniejszy w ofensywie, to także lepiej radzi sobie w obronie do tej pory, ale bardzo ładna akcja Lubomskiego, jakby na przekór moim słowom. Na prawy sierp ma polować Peryt, takie są uwagi z narożnika. Teraz troszkę się zapomniał przez moment o chłodnej głowie i poszedł na całość, właściwie odsłonił się całkowicie, nie wykorzystał tego Lubomski. Walkę w ringu prowadzi Zbigniew Zagrodnik. I znowu prawym prostym rozpoczął Peryt. Ach, znakomity prawy prosty, odskoczyła głowa Lubomskiego. Dołożył Peryt cios na dół. To jest jego runda. Wymiana. Lubomski i Peryt spróbowali szczęścia, ale żaden z nich tego szczęścia nie zaznał, nie trafił czysto. I raz jeszcze jeden prawy prosty, drugi prawy prosty Peryta. Przestrzelił na sam koniec lewym sierpem, ale te dwa uderzenia były dobre, były celne. I koniec drugiej rundy. Dobry pojedynek, dobra runda. Może być zadowolony na razie z siebie Wojciech Peryt. Widzimy właśnie jego narożnik i trener, o którym wspominałem. Szkoleniowiec współpracujący między innymi z Michałem Cieślakiem. Rozpoczęcie walki finałowej, że nie da się nie zauważyć w tej chwili na sali obecnych dwóch medalistów olimpijskich. Pan Henryk Metlich i pan Wojciech Bartnik. Brawo dla panów. Na sali obecni byli mistrzowie olimpijscy Wojciech Petrich, Zbigniew Petrich z Legii Warszawa i Wojciech Bartnik. 88 rok Seul, Petrich 92, Barcelona Bartnik. I to były nasze ostatnie medale olimpijskie. A ci zawodnicy, których będziemy oglądali dzisiaj, mają przełamać ten impas za 3 lata w Rio de Janeiro. Oby tak było, żeby chociaż jeden z tych wszystkich pięściarzy, którzy pokazują się tutaj w Ząbkowicach, zawitali do słonecznej Brazylii, zatańczyli tam w ringu sambę i wywieźli z kraju kawy medal. Tego byśmy sobie życzyli. Cały czas szuka swoich szans Lubomski, ale jest zbyt pasywny. Peryt ma teraz skupić się na kontrowaniu. Lubomski będzie szukał pół dystansu, a Peryt ma kontrować. Takie słowa jego trener wypowiada w tej chwili. Ale nie ma tutaj szaleńczego ataku Lubomskiego. Przestrzelił jeden, drugi. Dzisiaj oczywiście walki toczą się już tylko na jednym ringu. No to jest półfinał. To już ma być poziom sportowy najwyższej jakości. Poziom organizacyjny od początku jest zadowalający. Wcześniejsze walki eliminacyjne i ćwierćfinałowe toczyły się na dwóch ringach, ringu A i ringu B. Dzisiaj już tego podziału nie ma.
Dobrze balansuje Lubomski. Ostatnie fragmenty pierwszego półfinału. Który z tych pięściarzy awansuje? Dasz! Wspaniały teraz lewy podbródkowy Lubomskiego. I odpowiada natychmiast Peryt. We wcześniejszych Grand Prix te pojedynki w kategorii papierowej nierzadko nie zachwycały nas swoją rywalizacją, tempem, czy też zaciętością. Tutaj jest naprawdę interesująca potyczka. Znakomicie znowu lekkim, lewym, prostym, prawym prostym trafił Peryt. Ponownie szuka tej broni. No a ten prawy prosty naprawdę w pierwszej i drugiej rundzie dochodził do celu. Ostatnie fragmenty pierwszego półfinału. Nie trafiają teraz całe dwie, trzy serie z jednej i drugiej strony nietrafione, ale na sam koniec jednak złapali oddech, złapali wiatr w żagle. Koniec pierwszego finału. Myślę, że udane otwarcie tego turnieju. Wojciech Peryt w narożniku niebieskim broni Radom, a w czerwonym Arkadiusz Lubomski. Lepsze wrażenie na mnie zrobił właśnie Wojciech Peryt. Lubomski był jednak trochę za pasywny. Za chwilę zostanie wręczony brązowy medal, jak się domyślam. Brązowy dla tego przegranego. W turniejach Grand Prix nie ma walk o brązowy medal. Półfinaliści bez toczenia kolejnych pojedynków zdobywają brąz. Tutaj jest tylko jeden półfinał rzecz jasna, ze względu na to, że tylko trzech pięściarzy kategorii papierowej zgłosiło się do turnieju. I za chwilę te sympatyczne dziewczyny wręczą przegranemu medal koloru brązowego. Czekamy na decyzję sędziowską, jak punktowali 2-1 zwycięża Wojciech Peryt, a więc decyzja niejednogłośna. Wydawało się, że lepsze wrażenie właśnie zrobił Peryt, ale jeden z sędziów punktowych zdecydował się postawić na Arkadiusza Lubomskiego. Na pewno zawodnika uznanego, ale dzisiaj gorszego. Punktowali Maciej Dziurgot, Kazimierz Mietła i Janusz Poronin. Może być z siebie zadowolony Wojciech Peryt. I może być oczywiście zadowolony trener broni Radom. Pierwsze zwycięstwo na jego koncie, a później jeszcze zobaczymy największą gwiazdę tego klubu, czyli Michała Cieślaka.